Czy na przykład rozmawiała Pani z Dagmarą Kaźmierską na różnego rodzaju tematy, poszukując inspiracji, czy na przykład właśnie jakiejś historii do swojej książki? Nie, ale żebyśmy się dobrze też zrozumiały, ja bardzo lubię postać Dagmary Kaźmierskiej. Uważam, że jest szczera, prawdziwa, naturalna, jest jakaś. W swoim życiu szczerze o tym mówi, popełniła błędy, za nie zapłaciła. Wiem, że występuje w jej książce, nawet z moim swetrem, który pokochała i który twierdzi w tej książce, że warto mieć takie dobre produkty. Rzeczywiście była kiedyś moją klientką. Ja myślę, że osoby takie szczere, otwarte, które są sobą i do końca pozostają sobą, które są niezwykle plastyczne, ona taka jest i powiem szczerze, że ja mam dużą sympatię do jej postaci. Nie rozmawiałam, ponieważ mi wystarczy z mojego życia i z mojej obserwacji tych historii po kokardy i myślę, że ja miałam to szczęście, że jeszcze oprócz polskiego show biznesu, bo trzeba pamiętać, że w tej książce jest show biznes międzynarodowy, oprócz polskiego show biznesu poprzez mój zawód doświadczyłam tego bardzo mocnego show biznesu i biznesu, podkreślam, to jest i show biznes, i biznesu międzynarodowego.